Dzień dobry, witajcie w dniu dzisiejszym. Posłuchajcie, jakie dwa wersety dzisiaj czytamy. To jest Księga Psalmów, setny psalm, werset drugi. I list do Galacjan 6:9. Służcie Panu z radością i przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Ten pierwszy werset porusza takie dwa tematy. To jest temat służby i temat radości. Jestem takim zachęceniem do tego, żeby przychodzić przed Boże oblicze, do Jego społeczności, do Kościoła, zawsze z radością w sercu. Nie wiem, jak rozumiecie służbę, ale jest takie jedno zdanie Marcina Lutra, które bardzo rozjaśnia nam ten temat, ponieważ myślę, że często służbę rozumiemy jako konkretną, czyli jako ksiądz, jako diakon, czy też w innej formie i na innej płaszczyźnie, że ona musi mieć jakiś kierunek, muszę być kimś konkretnie nazwany, żeby służyć. Natomiast Marcin Luther w kazaniu na Niedzielę Rogatę napisał, że modlitwa jest drugą po służbie kaznodziejskiej najwyżej postawioną służbą. I każdy człowiek, który się modli, jest w służbie modlitwy. I myślę, że to jest taka ważna informacja, że kiedy słyszymy jakikolwiek werset o służbie albo rozmawiamy o służbie, to warto pamiętać o tym, że każdy może być w służbie modlitwy, a jest to niesamowicie ważna służba, której potrzebujemy nawzajem, ale która naprawdę wiele może zmienić i wiele wnieść. Dlatego jeśli czytamy ten werset z tej perspektywy, biorąc pod uwagę to, że każdy człowiek, który się modli, już służy, jest w służbie, to służcie Panu z radością, całkowicie poszerza swoje grono odbiorców. Drugim tematem, jaki ten werset porusza, to już powiedziałem, to jest właśnie radość. Jest zachęceniem do tego właśnie, żeby przychodzić z radością w swoim sercu. Natomiast ja bym chciał wyjść trochę poza ramy tego wersetu, bo nie zawsze do kościoła przychodzimy z radością. Nie zawsze przychodzimy z takim jakimś optymizmem i nie zawsze pojawiamy się tam jako ci, którzy są wypoczęci, którzy mają skłonności do radowania się, do radości. Raczej Kościół często był takim miejscem, gdzie my przychodzimy i no właśnie pytanie teraz. Czy ty, kiedy chodzisz do Kościoła, odczuwasz w nim radość? Czy ta radość pojawia się w twoim sercu, kiedy jesteś w Kościele? To jest dobre pytanie. To, że Dawid zachęca nas do tego, żebyśmy przychodzili z radością w sercach, to jest jak najbardziej takie fajne i dobre zachęcenie. I warto zawsze tak się nastawić, przyjść radosnym do Kościoła z informacją taką przepracowaną w sobie, po co tam idę, dlaczego właśnie w tym Kościele się znajduję, co Chrystus dla mnie zrobił. To budzi radość i z tą radością mogę iść. Ale pytanie, czy ty odczuwasz radość, kiedy jesteś w Kościele? Czy przynależenie do twojej społeczności, do twojego kościoła jest dla ciebie radością? I to jest pytanie, które chciałbym, żebyś dzisiaj w sobie przepracował, żebyś o tym pomyślał. Bo myślę, że to jest niesamowita Boża rzeczywistość i niesamowity przywilej móc należeć do kościoła. Ale czy to budzi w moim sercu radość? Jeżeli nie, to dlaczego tak jest? Błogosławionej refleksji. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia następnym razem.